Siemanko, z tej strony Lejson. Dzisiaj wraz z gościnnym udziałem Piotrka Kolbusza, tak zwanego Kolby, wytłumaczę wam, jak zrobić podwójne dookoła świata w alternatywnej wersji. AMAG, czyli Alternative Magellan In. Jest to już coś o level wyżej niż zwykły Magellan. Ja nie mam więcej, ucieka! Tak wygląda poprawny i jakże stylowo wykonany przez Kolbusia Alternative Magellan In. Na początku podstawy. Wykonaj w sposób opanowany half hopa. To będzie taki basic do pierwszego kółka przy Amagu. Opanuj również zwykłego Magellana, poradnik do niego znajdziesz w opisie. Jest to dosyć oczywista i ważna podstawa. Dobrze by było również, gdybyś umiał wykonać Alatwa In. Do tego triku również mamy poradnik, więc jeśli nie umiesz Alatwa, to serdecznie zapraszamy do obejrzenia. Przejdźmy do samego triku. Najważniejszą i najtrudniejszą rzeczą jest samo podbicie i zebranie się do tego triku. Jak możesz kojarzyć z poradnika Alatwa, ważne jest szybkie przyłożenie nogi i bardzo szybkie wejście do triku. Ale w tym przypadku jest to coś innego, zupełnie. W przypadku Amaga można powiedzieć, że jest to kapka w powietrzu, albo coś w tym stylu. Czyli najpierw wyskok, potem odbicie piłki. Może być to trochę jak ruch do crossa, może to wyglądać jak opóźniony cross. W momencie, gdy wybijacie piłkę, pamiętajcie, by zgiąć staw skokowy w swoją stronę. Dzięki temu piłka będzie się trzymać blisko ciebie. Piłkę wybij wysoko, bo aż na wysokość klatki piersiowej. Tak jak ci teraz pokazuję. Ważne jest tupnięcie przy pierwszym kółku. Trochę jak przy crossach tatwie. W ten sposób nabierzesz szybkości do triku. Okrążenie robimy tutaj z biodra, a nie z kolana. To bardzo ważna rzecz. Przypomnę jeszcze raz, że przy wybiciu obie nogi powinny być w powietrzu. To jest bardzo specyficzny pierwszy kontakt. Jest to już trudniejsza rzecz w porównaniu do innych alt-dwójek i wymaga dłuższych treningów. Dobra, przejdźmy do błędnego wykonania. Przede wszystkim nie rotuj nogi w kolanie i pamiętaj, aby po pierwszym kółku tupnąć. To jest Magellan, a nie lat. Jeśli spóźnisz się z przełożeniem, często możesz failować ten trik w taki sposób. Jestem rybakiem, także nie polecam robić blisko jeziora. Zobacz jeszcze raz, dokładnie, w zwolnionym tempie, jak to wygląda. To kluczowe wybicie, jak i cały trik. I na koniec kilka połączeń z Amagiem. Oprócz wersji In, którą tłumaczyłem wam przez cały poradnik, możesz również zrobić pozostałe wersje Amaga, czyli w inne strony. Po prostu stosuj te rady analogicznie. Dla przykładu tak wygląda odwrócone pierwsze kółko i w rezultacie mam dla was Amaga Out In. Mojego pierwszego w życiu zresztą. Możesz również go zrobić w wersji Out-Out oraz Out. Nie, co ty gadasz? W wersji Out-Out oraz In-Out. Nie, bo... Czujesz, o co chodzi? Out oraz Out-Out. Możesz również go zrobić w wersji Out-Out oraz In-Out. Fajnym połączeniem będzie na przykład Amag do Alatwa. Spróbujcie zrobić Amaga również do komba. I w sumie to by było tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Amagiem a mogłem pomóc. Po prostu trenujcie, trzymajcie się. Uczył was dzisiaj Lejson z gościnnym udziałem Kolby. Także Eldo, widzimy się w następnym poradniku. Nie wiem jak wy, ale ja odniosłem wrażenie, że po Agmat fany ten trik. Mam i ja.